Ten podły glut spysiński. Poprzedni odcinek influencerów, którzy wrócili do normalnej pracy, przyjął się na tyle dobrze, że musiałem przygotować kontynuację. Tak. Dzięki jest. Waszym komentarzom pod ostatnim filmem udało mi się znaleźć i przeanalizować losy kilku twórców, którzy także musieli porzucić swoją internetową działalność na rzecz tak zwanej normalnej pracy. A zaczniemy od Piotra Prusa, który współtworzył kanał Vibros w... A ja myślałem, że on był w poprzednim odcinku, ale w poprzednim odcinku był ten drugi. Z oj Wojtkiem i Szymczykiem. Lunka, po live przekieruję widzów do niego. Praktycznie od samego początku jego istnienia, czyli 2016 roku. Wówczas na kanale chłopaków zaczęły pojawiać się krótkie filmy scenkowe, a większość z nich gromadziła między kilkaset tysięcy, a kilka milionów wyświetleń. Wraz z biegiem czasu format scenkowy tracił na popularności, dlatego Vibrosi przerzucili się na podcasty. Na kanale VIP Live pojawiło się w sumie kilkanaście odcinków, których gośćmi byli m.in. Frizz, Patecki, Marcin Dubiel czy... Szyszko, elegancko, jest lepiej. Dzięki. Czy Wojtek Gola. Niedługo później powrócili oni na główny kanał i rozpoczęli drugi sezon podcastów, ogłaszając tym samym ostateczny koniec formatów scenkowych. Ostateczna decyzja, kończymy! No to ja mi taka myśl, a co jeśli trend faktycznie się obudzi? To, że jego żona znalazła kogoś, to jeszcze z trudem zrozumie. Lepszy zobaczy ich wypowiedzi. Ale tutaj nie ma szans na wybudzenie. To jest mózg dosłownie obumarł. Obumarł i obumiera jeszcze dalej. W sensie już teraz nie ma szans na wybudzenie. I on jeszcze dalej jest w coraz gorszym stanie, nie? Jakby się... Jakby i zupełnie inna sytuacja by się wybudził, to byłoby ciężko. Ale jakby inna sytuacja i chociaż cień szans na to, żeby się wybudził, to myślę, że ta żona też by inaczej postąpiła. Ela będzie jako główny temat, spokojnie. Jeszcze... No jeszcze dwa filmy. Kurwa. Filmy dzieciństwa. Tak, na kanale Kino Sztuk Walki i filmy dzieciństwa, to dosłownie. Filmami komediowymi na najbliższy tydzień na pewno. Nie, no, kończymy. Piotr odnajdy... Też polecam Kino Sztuk Walki, parę dni temu skończyłem 40. Super facet opowiadał o moim dzieciństwie. Dokładnie tak. Patrz. 40 lat? Leszek Rutyna. Zobacz to, człowiek. Ja tu ci nie będę pokazywał VHS-a. Nie będę ci pokazywał magnetowidu, który jest tutaj, podłączony do tego monitorka. Natomiast... Lubię serce i bym ci nie chcę zmieniać kamery, ale uwierz mi na słowo, że to jest kolekcja wszystkich filmów z Van Damme. Sześciutki udało mi się w końcu zebrać. Klasyka, człowiek. Cyszard, dziękuję, że subskrybujesz, bardzo, bardzo miło. I Anna Aleksandra, 14 miesięcy wspierania, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dobrze w filmach scenkowych, jednak na podcastach wypadał fatalnie. Zauważyli to widzowie, którzy w komentarzach memowali z ilości słów wypowiedzianych przez niego w trakcie całego odcinka, czy porównywali go do Robura z warszawskich koksów, który także nie należał do najlepszych mówców. W jednym z odcinków Unboxal zasugerował, żeby wykorzystać... Quest? Jak najbardziej. Sześciutkie są, człowiek. Sześciuteńkie. Czekam na Gawin? Spokojnie! ...artystyczną naturę Piotra i pozwolić mu podczas rozmów zająć się jakąś konkretną aktywnością, czyli na przykład układaniem kostki Rubika lub malowaniem figurek, tak żeby nie musiał on rozmawiać z gośćmi. Geneza tego, że Piotrek zaczął robić jakieś różne rzeczy na odcinkach, ma miejsce, gdy odwiedziłem Unboxala w jego programie i on mi rzucił właśnie taki pomysł, żeby z Piotka zrobić takiego śmiesznego mema, skoro jest takim introwertycznym człowiekiem, który nie dużo się odzywa i żeby umieścić go w pewnej roli. W sierpniu 2021 Ej, ale to trochę, nie wiem czy smutne, ale trochę, trochę takie ciężkie, co? W sensie, że jesteście grupą trzech znajomych i wpadać na pomysł, dobra, robimy podcast, nie? I jeden w sumie trochę jest tak niepotrzebny tam. Trochę szkoda. Roku Vibrosi opublikowali wspólny film, w którym każdy z nich opowiadał o swoich przyszłych planach. Szymczyk postanowił skupić się na tworzeniu muzyki, co robi aż po dziś dzień. Opowiadałem o tym dokładniej w poprzednim odcinku. Z kolei oj Wojtek poświęcił się... Obecny odcinek trwa 8 minut, kolejny będzie trwał 10, ale jeszcze później kawiak. To jeszcze troszeczkę. ...w pełni swojemu kanałowi i coraz to bardziej szalonym projektom. Piotr przyznał wówczas, że chce się tymczasowo odciąć od mediów społecznościowych i nie zamierza otwierać swojego kanału. Dodał on również, że dopiero zastanawia się nad tym, co chce robić w życiu. No, nie otwieram kanału swojego, chcę się na razie odciąć od social mediów. Jestem w takim momencie, że na razie zastanawiam się, co będę dalej robił w przyszłości, czym będę się zajmował i w sumie tyle. Był to także ostatni... Ale to w sumie mogę trochę podzielić się kanałami, nie? Tak jak robili lekkostronniczy, że... Tak mi się wydaje, że Marek, że
Włodek przejął Facebooka, a Karol przejął YouTube'a. Któryś, jakoś tak było, nie? I oni też mieli przecież, mieli ten kanał, czy oni mieli tylko jeden kanał, Vibrosi. Vib Bros. Dobrze, myślę, że mieli dwa kanały, czy jeszcze więcej? Kanały. Shorts. Aha, okej. Okay. To nie wiem, jakoś mogli się po prostu podzielić. I wtedy po prostu nawet na start byłoby łatwiej. Tak, tak sobie głośno myślę, nie? Film. Ale lekko stronę się wrócili po 4 latach. Ja wiem, mam tę świadomość. W którym mogliśmy zobaczyć Piotra. Przez kilka następnych miesięcy na kanale Vibrosów pojawiały się jeszcze odcinki podcastu, jednak bez obecności trzeciego członka projektu. Zniknął on także z opisów pod nowymi filmami. Piotr nadal publikował treści na swoim Instagramie, jednak bardzo sporadycznie. W trakcie projektu zgromadził on na profilu ponad 60 tysięcy obserwujących, co przekłada się na współprace reklamowe, które zdarzają się raz na jakiś czas. Co ciekawe, od około 3 lat traci on każdego miesiąca kilkuset obserwujących. Jest to efekt kompletnego zaniedbania działalności w sieci. Jednak co teraz no robi tak. Piotr i z czego się utrzymuje? Dwa miesiące po ostatnim odcinku na YouTubie rozpoczął on kurs programowania i projektowania witryn internetowych z wykorzystaniem języka JavaScript, a ukończył go na początku 2022 roku. Zaczął on szukać wówczas pracy jako junior frontend developer, chcąc zmienić branżę na IT. Od tego momentu jego profil na LinkedInie nie został zaktualizowany, co może sugerować, że udało mu się znaleźć odpowiednią pracę. Paweł Smek Talski, znany szerzej jako Unboxal, zyskał popularność dzięki tworzeniu filmów na YouTube. W sumie, jeśli chodzi o Unboxala, no to jego ostatnim takim boomem, takim ostatnim przejawem jeszcze działalności w internecie, to był chyba Fame MMA, nie? Takim głośniejszym, bo on teraz prowadzi jakiś kanał prowadzi, w sensie jakieś wywiady chyba, coś takiego. Ale mówię, tak głośniej, to był taki ostatnia mocniejsza rzecz, ostatnia głośniejsza rzecz. Karolina A, pozdrawiam cię serdecznie, hej. W których recenzował różne przedmioty lub przeprowadzał unboxingi w charakterystyczny dla siebie sposób. Jego główny kanał został założony w 2013 roku i taka sama sytuacja była z Czarkiem. Czarek sobie wypadł przy pasucie, swój kanał porzucił, zanim cokolwiek zaczął robić na poważnie. Tylko wiesz, Czarek... Ale wiesz, Czarkowi teraz spokojnie na Abstra, a Robertowi spokojnie na jego kanale, z tego co ostatnio patrzę. Macie na nim ponad 1,5 miliona subskrybentów, a jego filmy często przebijały barierę miliona wyświetleń. Unboxal przez większość czasu ukrywał swoją twarz, a na filmach mogliśmy zobaczyć jedynie jego ręce. Influencer W momencie, gdy pokazujesz twarz, to obdzierasz kanał z tajemniczości, ludzie już się tak chętnie nie oglądają. I tak było w jego przypadku. Pokazał twarz? I już było coraz słabiej, powolutku. Postanowił ujawnić swój wizerunek na specjalu z okazji miliona subskrypcji, który opublikował na kanale we wrześniu. Mógł zrobić na 2, albo na 3. Wrześniu 2017 roku. Film zebrał prawie 3 miliony wyświetleń i ponad 30 tysięcy komentarzy. Przez następne kilka lat Unboxal starał się dostosować do nowych trendów, dlatego na jego kanale mogliśmy zobaczyć wiele filmów związanych z prasą hydrauliczną, gadżetami, aplikacjami na telefon i tym podobne. W grudniu 2020 roku... Na ten podcast mnie zapraszał. Ja na ten podcast pojechałem do Warszawy. Bardzo chciałem tam być. Bardzo chciałem być na podcaście, bo jestem gadaczny i lubię gadać. Ale Izabela się tak rozchorowała, że musieliśmy pilnie wracać do Gdańska. Unboxal po raz kolejny całkowicie zmienił swój... Ele dziś na deser. Nie nazywajmy pod żadnym pozorem Eli Gavin deserem, błagam. ...content. Tym razem postawił na podcasty ze znanymi osobami z branży, co było stosunkowo nowe na polskiej scenie YouTube'a. Seria Realcast przyjęła się bardzo dobrze. Każdy odcinek dobijał kilkaset tysięcy wyświetleń, co jak na ponadgodzinny materiał jest świetnym wynikiem. Gośćmi... I jeszcze im plecak zajebali, dokładnie tak. ...nowo powstałego programu byli m.in. Kruszwil, Tromba, Kacper Błoński oraz Freeze. Po 6 miesiącach tworzenia podcastu Unboxal postanowił szczerze opowiedzieć widzom o swoich odczuciach. Influencer przyznał, że nie czuje się najlepiej grzebiąc w dramach, aferach i wyciągając brudy na innych twórców. Ta otoczka dziennikarska, mroczna otoczka dziennikarska naprawdę fajnie wyglądała. Z czasem jednak okazało się, że totalnie nie czuję tego dramatycznego vibe'u wyciągania na wierzch całego gówna, które siedzi na YouTubie. Narzekał on także na decyzję samej platformy, która nakładała na niego coraz więcej blokad i ograniczeń związanych z naruszaniem aktualnych zasad społeczności przez jego stare filmy, które często były bardzo kontrowersyjne. No tak. W opisie odcinka zostawił on link do swojego nowego kanału muzycznego. Kapłan, będzie. ...o nazwie Fazy, na którym pojawiły się jedynie dwa utwory. Niedługo później wyświetlenia na głównym kanale Unboxala zaczęły spadać. W grudniu 2021 roku pojawił się ostatni, 35.
Ale jako desert, jak pizza bez ananasa, da się, ale po prostu tak grzeć, dokładnie tak. Odcinek podcastu i bez sosu czosnkowego, u którego gościem był Mixer i który do tej pory nie przekroczył 100 tysięcy viewsów. W następnych tygodniach Unboxal starał się tworzyć różne filmy, jednak z marnym skutkiem. Zupełnie nie wpisywało się także do debiutu na gali Fame MMA 13, co dodatkowo odciągało jego uwagę od tworzenia treści na YouTubie. Dupa, gówno i tyle. Nie ma czegoś takiego jak odciąganie od tworzenia filmów. No nie. Nie. Jak chcesz robić Fame i YouTube'a, bez problemu robisz. Jak chcesz mieć wymówkę, to też zajebista wymówka. No, przygotowywałem się. Gówno, dupa. W programach i konferencjach... Chuj, dupa i cyce. W konferencjach poprzedzających walkę mogliśmy zauważyć, że nie był on w najlepszym stanie psychicznym. Nie się gra Cloud. Chyba też złożę reklamację. Dobrze. Wyślij to na maila maczugaherkulasa69@gmail.com. Odbiór. Często nie radził sobie z presją i brakowało mu pewności siebie. 15 maja 2022 roku Unboxal opublikował ostatni film na swoim kanale, który zgromadził do tej pory około 50 tysięcy wyświetleń. Jego Instagram także został w tamtym czasie porzucony. Przez następne półtora roku nie pojawiło się tam żadne zdjęcie. Dopiero niedawno opublikował dwa nowe posty. Aktualnie Unboxal pracuje dla serwisu Vibes. Przygotowuje on dla nich wywiady z influencerami oraz przeglądy najnowszych informacji z sieci, które osiągają maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Wszystko jest publikowane na oficjalnym YouTube'owym kanale Vibes. W poprzednim odcinku opowiadałem szerzej o projekcie Nutsworld oraz losach jednego z uczestników, Sebastiana Wiśniewskiego, który zawiesił swoją działalność w internecie i wyjechał za granicę w celu zarobienia pieniędzy. Jak się okazuje, nie jest on jedynym podopiecznym Natsu, który zdecydował się... A, myślałem, że jakieś info o nim będzie. ...na powrót do normalnej pracy. Innym przykładem jest Piotr Dominik, znany lepiej pod pseudonimem Pietras. Projekt... A, nie lubiłem go bardzo mocno. Nutsworld rozpoczął się w maju zeszłego roku. Tego samego miesiąca na oficjalnej stronie Wisły Płock pojawiło się oświadczenie dotyczące Piotra, który był wówczas podstawowym obrońcą drugiego zespołu. Możemy się z niego dowiedzieć, że jego kontrakt z drużyną obowiązywał do 30 czerwca 2023 roku, jednak został rozwiązany za porozumieniem stron. Pietras poświęcił się wówczas przede wszystkim projektowi, który trwał przez około rok. Występował on na... Gawinkę chcecie? Dobra, donate 100 euro i ten, od razu gawinę włączam. Od razu. Widzicie? Serduszko dla widza okazuje. W filmach Natsu zagrał koncert wraz z pozostałymi członkami teamu oraz... To ten, który dzwonił w restauracji? Nie, to był Karol Pieszko, a ten był mega chamski i mega gburowaty na filmach Natsu. Teraz wziął udział w pierwszej edycji... Kasia, hejka, to jest kanał mocny. Federation. Wszystko to pozwoliło mu rozwinąć profile w mediach społecznościowych. Zgromadził on ponad 100 tysięcy obserwujących na Instagramie oraz niecałe 400 tysięcy na... Płock koło mnie? No jestem z Ciechanowa, więc Płock blisko Ciechanowa był. Znaczy jest. TikToku. Ja byłem. Projekt zakończył się 13 kwietnia 2023 roku. Wtedy na kanale... Matię wysłałem 100 euro, ale nie dostałeś powiadomienia. Możesz odpalać już gawin. Wiesz co, to poczekam. To poczekam na powiadomienie i wtedy włączę. Okej? Okay? Tak, żeby nie było, że oszukuje widzów czy coś. Na Natsu pojawił się ostatni odcinek podsumowujący, w którym każdy opowiedział o swoich planach na przyszłość. Pietras przyznał wówczas, że musi wrócić do formy, skupić się na życiu prywatnym i finansach. Na razie mam plany skupić się na sobie, wrócić do swojej optymalnej formy, postawy i całokształtu, który prezentowałem przed projektem. Postarać się jak najbardziej ogarnąć swoje życie prywatne i finanse. I jeżeli wszystko to zrealizuję, to mam kilka rzeczy, które lubię robić, kilka pasji, na których chciałbym się skupić. Natomiast chcę je zaplanować dopiero jak będę miał faktycznie świeżą i rozsądną głowę. Dwa miesiące później... Tego Michalska, ale nie będzie powiadomienia, bo ja tam, wiesz, Susan gadałem i mówiła, że nie będzie i możesz odpalać buban. Wiesz, to zaryzykuję. Później Pietras poinformował za pośrednictwem Instagrama o rozpoczęciu pracy jako barber w profesjonalnym salonie. Przyznał on, że cieszy się z nowego etapu w życiu i zaprosił na swój drugi profil o nazwie Piotr Strzyże, na którym pokazuje efekty swojej codziennej pracy.